Siemaneczko, widzowie, dzisiaj mniej więcej podobny Pet Simulator. To jest mniej więcej podobizna Pet Simulatora X. Tylko, że jak chcecie wbijać na tą giereczkę, to już wam mówię, jak ta giereczka się nazywa. Mniej więcej ta giereczka się nazywa Chest Simulator. Czyli wpisujecie taki oto... Mniej więcej po angielsku wpisujecie chess, czyli chess simulator. Sobie tam pisze się sobie. Mniej więcej. Ja mam takie pety w tej giereczce. Ta giereczka jest bardzo, bardzo fajna. Mi się ta giereczka serio widzowie podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się ta giereczka podoba. Mi się ta giereczka bardzo, bardzo podoba. I mniej więcej wam opowiem takie tu zmiany w tej giereczce, mniej więcej, bo bardzo fajnie. Dodali nowe jajeczko za gemiki. Oczywiście to są jakieś takie pety, no ale to są pewnie dobre pety. Tutaj macie jajeczko za gemy też, ale takie letnie. Macie bank, oczywiście. Czy coś w ulepszeniu zmienili? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Nie, raczej tu nic nie było zmienione, widzowie. Tylko mi zostało to kupić. I to by było wszystkie te takie... Fajnie jakby coś tu dodali, bo bym to zrobił. Oczywiście kupił. Właśnie, widzowie. O co z tym chodzi? Tym. Czy wykluj jajka? To mniej więcej kosztuje paręnaście robuxów. To jest bardzo miłe, właśnie, mniej więcej, bo po prostu nie musicie kupować za robuxiki, tylko po prostu możecie tutaj tego. Więc bardzo, bardzo fajna giereczka, bardzo fajna. No w sumie będę o tej giereczce mówił bardzo dużo fajna. Bo to jest, widzowie, fajna giereczka. Bardzo, i to jest bardzo miłe, że dodali takie coś. Że trzy jajka wyklucie. I to jest bardzo, bardzo miłe. Oczywiście tu macie ten sklepik taki, tu są ninjowe jaja. Oczywiście tu macie takie coś. No tu, widzicie, mamy to, więc bardzo, bardzo miłe to jest, że takie coś dodali. Więc no bardzo, bardzo fajne. Mniej więcej. A widzowie, o co chodzi z tym 50 dni wyłączone? To pewnie chodzi o to, że to jest mniej więcej 50 minut tańsze, czy coś takiego, mniej więcej. Więc bardzo, bardzo fajne. No potem da 2 minuty botety. Więc bardzo, bardzo fajne. I pójdziemy, widzowie, na ten nowy świat. To jest Tiki. Dodali nowe dwa światy. To jest Tiki, a ten drugi jest Zatoka Krabów. Zatoka Krabów. Więc tutaj możecie sobie to przeczytać i będzie gitar. To był ten pierwszy świat. Mam nadzieję, że w tej aktualizacji będzie fajny update, bo ja w tej grze bardzo dużo gram, mniej więcej. Bardzo dużo gram, mniej więcej widzicie, że ja tyle uzbierałem, mniej więcej. Oczywiście mam najlepszy mieczek, mam nadzieję, że mieczyki dodadzą, bo to by było bardzo fajne. Te pety jeszcze nie przerabiam, bo próbuję je mniej więcej podrobić dużo, dużo więcej. Mniej więcej, widzowie, gdzie moje pety są? O, są, no. Widzowie, coś mi się popsuło, no ale to nie ważne. Jak widzicie, te pety są w wersji shiny. Tak, to są pety w wersji shiny. Tu w ogóle wydropiłem ogromny kraken pirat. Oczywiście to był na... To był na świecie... Tutaj, na tym świecie. O, widzicie tego nazwę.
Więc bardzo, bardzo. Tutaj wdropiłem to jajeczko. Więc bardzo, bardzo fajnie. Tutaj wdropiłem tego peta, więc no bardzo, bardzo fajnie. I teraz patrzcie. A nie, nie pojawia się, czekajcie, gdzie my. Nie pojawia, no ale to widzieliście 5 sekund, więc jak chcecie zobaczyć, no to wsuniecie sobie filmik do tyłu. Tu macie taki pasik, oczywiście za sezony raczej, więc no bardzo, bardzo fajnie. I tu macie to do zrobienia. No i na razie nie chcę. No tutaj róbcie to, bo to się opłaca. Możecie jakieś pety wydropić oczywiście. No i mniej więcej to jest bardzo, bardzo fajna giereczka, widzowie, więc jak tego to grajcie w nią, bo polecam bardzo, bardzo serdecznie. I też bardzo miło z tej giereczki, że dodali takie coś jak 3 jaja na raz otwieranie. To jest bardzo miłe, oczywiście, dla takich graczy, którzy nie wydawają robuxów, oczywiście, więc to jest bardzo, bardzo miłe. I możemy trochę porobić tych questów, tylko widzowie, jak już robicie te questy, to róbcie na samym początku, bo tam jest więcej tego, tych skrzynek, tych diamentów, dlatego tu róbcie. Bo na ostatniej krainie, no to możliwe, że tyle tych nie będzie, więc no jak już, no to róbcie dzień indziej, mniej więcej, więc no. No więc no, róbcie dzień indziej, bo po prostu się nie opłaca, nie opłaca. O, i przyszedł więcej w symulatorze, to się nazywa Traveling Mental, ale tutaj... Widzowie, to jest wszystko po polsku, więc no bardzo, bardzo to jest fajne, że to jest wszystko po polsku, nie po angielsku, tylko po polsku, więc no bardzo, bardzo fajnie. No i tu musicie zmieścić te 25 tych, no i później musicie zmieścić skrzynki 25, no ale skrzynki to będzie prosto rozwalić, bo to idziecie, idziecie, cyk, 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 i cyk, i cyk, i cyk, i pyk. To jest na pewno 25 skrzyń, więc no jak chcecie, to rozwalajcie. Więc no rozwalajcie. Ile już rozwalałem? 20 skrzyń, nie widzowie. Parę skrzynek. Czy ja to mam? Mam. To jeszcze 25 takich diamentów trzeba rozwalić. To jest, widzowie, łatwe zadanie. Więc róbcie je, bo no, możecie dostać. Zobaczymy, jakie to są pety, widzowie, bo sam nie wiem. Ale zobaczymy. Wam opowiem, czy się będzie opłacać robić to. Dobra, ostatnie. Otworzymy sobie to jajeczko ładne. Dostaliśmy często. No dobra. Patrzymy tylko często. A, widzowie, to nie róbcie tego, bo to się nie opłaca. Widzowie, to by było na tyle z tej giereczki. Opowiedziałem wam mniej więcej update nowy. I za 5 godzin będzie kolejny update. Jak to widzicie, to pewnie będzie on o godzinie 16 lub 17. Więc bardzo fajnie, nowa aktualizacja już niedługo, czyli dzisiaj, nie, albo wczoraj była, bo raczej to, bo możliwe, że ten filmik wrzucam w niedzielę, więc bardzo, bardzo fajna aktualizacja. Oczywiście była wczoraj, albo jest dzisiaj, nie wiem, widzowie, ale raczej to było wczoraj, więc bardzo fajna aktualizacja, oczywiście wczoraj była, i zasubskrybujcie ten kanał, oczywiście, w sumie będzie ta aktualizacja, więc coś chyba, pomyliłem się, widzowie, ale dobra, będzie ta aktualizacja, wczoraj była, więc no, bardzo fajnie.
Zasubskrybujcie, dajcie łapeczkę do góry, napiszcie ładny komentarz i będzie mi miło. Więc to by było na tyle z tej giereczki. Do zobaczenia, pa!